Cześć kochani, wasz Soul Voice. Witam was serdecznie. Dzisiaj przedstawię wam horoskop dietetyczny dla strzelca. Osoby bowiem urodzone pod tym znakiem są narażone na dolegliwości tarczycy, choroby gardła, krwawienia oraz rany i na szybkie objawy klimakterium. Ze względu na tryb życia, żądny przygód i nowych doświadczeń, strzelce narażone są na liczne upadki i poślizgnięcia. Dlatego powinny szczególnie dbać o swój układ kostny i mięśniowy. Ze względu na to, drogie strzelce, że uwielbiacie dobrze jeść, ryzykując chorobami układu krążenia oraz otyłością, przyjrzyjmy się dokładnie tym wszystkim waszym dolegliwościom. Dolegliwości tarczycy. Nadczynność tarczycy przede wszystkim występuje w tym znaku zodiaku dość często. Nadczynność tarczycy, to inaczej mówiąc, przebieg tej choroby charakteryzuje się zwiększoną przemianą materii. Wzmożone zużycie składników pokarmowych powodujące zwiększenie zapotrzebowania i spożycie energetyczne, zwłaszcza pokarmów węglowodanowych. Upośledzenia ulega często wydzielanie soku żołądkowego oraz trzustkowego, co, kochani, powoduje gorsze trawienie i skłonności do powstawania biegunek. Intensywna przemiana materii, biegunki oraz wielomocz prowadzą do niedoborów białka, witamin, wapnia oraz fosforu. Niedoczynność tarczycy z kolei, dużą rolę w powstawaniu tej choroby mają substancje wolotwórcze, zawarte w niektórych produktach spożywczych. Należą do nich kapusta, brukiew, soja, rzepak, które utrudniają gospodarkę jodową. Choroby gardła. Gardło to organ, w którym krzyżują się drogi oddechowe z drogą pokarmową. W nim znajdują się skupiska tkanki limfatycznej. Migdałki stanowią one bardzo ważny składnik układu odpornościowego. Najczęstszą chorobą gardła jest jego ostre zapalenie. Pojawia się nagle, często poprzedzone katarem, w większości przypadków przyczyną są wirusy, rzadziej bakterie. Dominującym objawem jest ból gardła, nasilający się podczas połykania, uczucie drapania, kłucia i pieczenia. Kiedy zauważymy pierwsze objawy infekcji, nie powinniśmy forsować organizmu i jak najwięcej odpoczywać. Należy też pić dużo herbatki z cytryną, sokiem malinowym lub miodem. Poleca się także napary z rumianku, kochani, kwiatu lipy i kwiatu czarnego bzu. Dieta przy zapaleniu gardła powinna być bogata w płyny, w witaminy, a więc w warzywa, owoce i surówki. Bezwzględnie należy unikać potraw ostrych, które mogą drażnić śluzówkę gardła. Zalecane jest także spożywanie czosnku, który ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i odkażające. Kochane strzelce, wasz znak zodiaków również ma często problemy z zapaleniami stawów. Określenie to odnosi się do wszystkich dolegliwości, które są wywołane przez schorzenia w obrębie stawu. Zapalenia reumatoidalne, czyli reumatyzm, charakteryzują się zmianami zapalnymi lub bólami stawów. Współwystępują z bezsennością i ogólnym znużeniem. Manifestują się też deformacją kończyn u ludzi w starszym wieku, zwłaszcza w okolicy stawów, dłoni i stóp, oraz z wyrodnieniami zapalenia kości i stawów, które objawiają się dużym bólem. Jeśli chodzi o dolegliwości reumatyczne, spowodowane są one przez patologiczne procesy w tkance łącznej, głównie przewlekłe zmiany zapalne komórek i struktur pozakomórkowych. Objawy schorzeń są różne. Może to być gorączka, utrata masy ciała, nocne poty, osłabienie lub bóle stawów, utrudnienie oczywiście ruchu, sztywność stawów, obrzęki, a czasem też zaczerwienienia. Znanych jest wiele rodzajów dolegliwości i chorób reumatycznych, ale ja nie będę tu ich wszystkich przedstawiać, jedynie pokrótce.
Kochane strzelce, musicie zwrócić też uwagę na wasz układ krążenia, ponieważ choroby układu krążenia są częste dla waszego znaku, jak na przykład nadciśnienie tętnicze, które przejawia się utrwalonym, podwyższonym ciśnieniem tętniczym powyżej normy, czyli 139 dla ciśnienia skurczowego i 89 dla rozkurczowego. Choroba przebiega często bezobjawowo. Podwyższone ciśnienie stwierdza się zwykle przypadkowo. Groźne są jednak powikłania, takie jak chociażby choroba wieńcowa, udar mózgu, niewydolność krążenia i uszkodzenie nerek. Strzelce również muszą zwrócić uwagę w szczególności na swoje żyły, ponieważ grozi im miażdżyca. Istotą z kolei miażdżycy są chorobowe zmiany wewnątrz tętnic, spowodowane odkładaniem się w nich różnych substancji chemicznych pochodzących z przepływającej przez nie krwi, jak cholesterol, fosfolipidy, kwasy tłuszczowe czy też sole wapnia. Powstające bowiem złogi powodują zwężenie światła tętnic i zmniejszają przepływ krwi. W ten sposób tworzą się zakrzepy i zatory, co w konsekwencji może prowadzić do choroby wieńcowej. Choroba wieńcowa. Jej najbardziej znaną i dramatyczną postacią niestety jest zawał serca. Jest to martwica fragmentu mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem, to tak na szybko. Typowymi objawami zawału są głównie bóle w klatce piersiowej, duszności, poty, uczucie lęku oraz nudności. Wasz znak zodiaku ma również problemy z otyłością. Otyłość jest z kolei chorobą ogólnoustrojową, wręcz cywilizacyjną, spowodowaną nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania waszego organizmu, skutkiem czego jest magazynowanie nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Otyłość często towarzyszy innym chorobom, takim jak na przykład miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, żylaki i inne. Rozróżniane są dwa typy otyłości. Otyłość typu gruszka, udowo-pośladkowa inaczej, oraz otyłość typu jabłko, czyli tak zwana otyłość brzuszna. Sposoby leczenia otyłości to m.in. odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, w poważniejszych przypadkach leczenie farmakologiczne specjalistycznymi preparatami odchudzającymi lub operacje. Kochani moi, chciałabym wam również polecić zioła, które są odpowiednie dla waszego znaku zodiaku. Więc moje drogie strzelce, warto zastosować w waszej kuchni następujące zioła, które będą wpływały idealnie na waszą, nazwijmy to, zdrowotność. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio odkrywa się na nowo znaną już od wieków różnym cywilizacjom leczniczą wartość ziół. Obecna wiedza na ten temat i tych dobroczynnych roślin jest przeogromna, ponieważ była zbierana i sprawdzana latami, a wręcz wiekami. Wielu ludzi niesłusznie oddziela pojęcie zioła i przyprawy, przypisując jednym działanie tylko lecznicze, a drugim jedynie smakowe. I na odwrót. Jako przykład może posłużyć mięta, którą najczęściej stosuje się, kochani, jako środek ułatwiający i przyspieszający trawienie, a jest ona czasami niezastąpiona i fantastyczna przy przygotowywaniu niektórych potraw, na przykład z jagnięciny czy też deserów. Podobnie jest w przypadku mojego kochanego oregano, które uwielbiam, które niestety kojarzy się w większości ludziom z przyprawą do pizzy, nie z rośliną o działaniu przyspieszającym trawienie oraz łagodzącym objawy przeziębień, kaszlu czy też grypy lub usuwającym pasożyty z organizmu. Istnieje także, kochani, wiele ziół nieznanych, niepopularnych, o działaniu silniejszym i bardziej skutecznym niż powszechnie znane i stosowane rośliny. Przykładem jest na przykład werbena.
mało znane zioło o działaniu uspokajającym, antystresowym i zdecydowanie bardziej efektywnym niż działanie wykorzystywane przez wiele osób melisy. Dlatego, kochane strzelce, polecam Wam bardzo werbenę, jeśli będziecie, delikatnie mówiąc, podenerwowani. Ok, dla kochanego strzelca zaleca się następujące zioła. Na choroby układu kostnego i dolegliwości reumatyczne, drogie strzelce, polecam Wam fiołek polski, pieprz polski, macierzanka piaskowa, majeranek, rozmaryn lekarski, sosna zwyczajna, uznawana za zioło magiczne dla strzelca, więc nie zapominajcie. Sosna zwyczajna, jeszcze raz powtarzam, to Wasze zioło. Tymianek pospolity, miodownik, jemioła, nieśmiertelnik żółty. Na choroby serca polecam barwinek pospolity, fiołek polny, kalinę koralową, ostrożeń warzywny, nostrzyk żółty, draganek, lwie serce, rutę zwyczajną, jemiołę oraz kasztanowiec. Natomiast przeciwdziałające otyłości to będą barwinek pospolity, fiołek polny, kalina koralowa, ostrożeń warzywny, nostrzyk żółty, draganek, lwie serce, ruta zwyczajna, jemioła i kasztanowiec. Z kolei zioła wzmacniające dla Waszego znaku to będą wszystkie, a w szczególności kochani lubczyk, bernardynek, jeżówka pospolita, hyzop lekarski, szałwia lekarska i boża trawka. A na choroby gardła fiołek polny, lukrecja, macierzanka piaskowa, majeranek, oman wielki, sosna zwyczajna i tymianek pospolity, jak i oregano, szanta zwyczajna i szałwia lekarska oraz mięta pieprzowa. A teraz kilka słów na temat diety dla strzelca. Ze względu na rodzaj chorób dotykających osoby spod znaku strzelca, należy zwracać szczególną uwagę na niektóre składniki odżywcze, które pomogą zapobiec charakterystycznym schorzeniom. Podczas komponowania diety dla strzelca należy oczywiście uwzględnić wszystkie niezbędne mikro- i makroelementy oraz witaminy. Jednak strzelce wybitnie potrzebują następujących składników. Co za tym idzie? Cynk, miedź, wapno, potas, selen, magnez, mangan oraz witaminy A, witamina B6, witamina C, witamina D, witamina E, witamina K oraz witamina PP. Dlatego, kochane strzelce, bez tych witamin Wasza dieta niestety nie będzie idealna. Zacznijmy więc, kochane strzelce, od minerałów, czyli pierwszy minerał, cynk, który jest Wam bardzo, bardzo potrzebny. Cynk generalnie wchodzi w skład ponad 200 enzymów w organizmie człowieka. Jest niezbędny do prawidłowej przemiany białek, węglowodanów oraz kwasów nukleinowych. Bierze udział w odczuwaniu smaku i zapachu. Zapewnia prawidłową czynność prostaty i narządów rozrodczych. Przyspiesza gojenie się ran, a także korzystnie wpływa na sprawność umysłową. Cynk wspomaga leczenie takich chorób jak zapalenie stawów, choroby prostaty oraz choroby weneryczne. Produkty bogate w cynk to przede wszystkim mięso, sery podpoduszkowe, fasola i groch oraz kasza gryczana, orzechy, jak i przetwory zbożowe. Zalecane dzienne spożycie cynku dla osoby dorosłej to 13 do 16 mg. Kolejnym ważnym minerałem dla Waszego znaku zodiaku jest miedź, o której pokrótce opowiem Wam w następnym odcinku, na który zapraszam Was bardzo serdecznie. A teraz, kochani, do usłyszenia. Przesyłam Wam dużo magicznej mocy, energii z wszechświata. I dużo oczywiście uśmiechu, jak i uścisku. Do usłyszenia w drugim odcinku horoskopu dietetycznego dla strzelca. Pa, pa, kochani. Cześć.